Jednym z polskich artystów przedwojennych związanych z Krzemieńcem jest urodzony w Bochni Marcin Samlicki. Dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum w Bochni, panu Janowi Flaszy, mamy możliwość obejrzenia bogatego zbioru obrazów autorstwa tego wybitnego artysty. Dzisiaj otwieramy wystawę Marcina Samlickiego ze zbiorów Muzeum w Bochni. Myślę, że będziemy mieć okazję obejrzeć obrazy bardzo interesującego twórcy, zaprzyjaźnionego w swoim czasie z Olgą Boznańską i Tadeuszem Makowskim, którego twórczość pozostaje nieco w cieniu, ale wydaje mi się, że 16 lat, które Samlicki spędził we Francji, gdzie otarł się o najnowsze kierunki malarstwa i przetworzył je do swojej twórczości, okazał się na tyle interesujący, że i Państwo tutaj zobaczycie obrazy o bardzo przyjemnej równowadze kolorystycznej i na bardzo wysokim poziomie. Otwarcie wystawy rozpoczął wykład Jana Flaszy na temat malarza z Bochni. Spotkanie było prawdziwą ucztą dla miłośników sztuki. Towarzyszyła mu nastrojowa muzyka lat przedwojennych w wykonaniu Jerzego Burdy. Wspólnie z Biurem Wystaw Artystycznych zaprezentowaliśmy dobrą dla mieszkańców Zamościa i turystów wystawę zarówno prac Samlickiego, jak i inspirowanych jego twórczością prac współczesnych artystów, którzy podobnie jak w okresie międzywojennym w Krzemieńcu, ale nie tylko w Krzemieńcu, organizują plenerowe spotkania i efektem tych plenerów są prace prezentowane w Galerii Zamojskiej. Dodam też, że Samlicki tworzył nie tylko w Krzemieńcu, również w Bochni, gdzie dłuższy czas zamieszkiwał, ale też w jego twórczości przewijają się wątki francuskie, bowiem dłuższy czas mieszkał też w Paryżu. Stąd też i tytuł naszej wystawy Marcin Samlicki, Krzemieniec, Bochnia, Paryż. Twórczość Samlickiego będziemy mogli podziwiać w Zamościu do końca kwietnia.